Zenek Martyniuk wraz ze wszystkimi Polakami w Święto Zakochanych mogli w kinie zobaczyć premierę filmu Zenek, który opowiedział historię życia polskiego muzyka. Dziś jedna z gwiazd podzieliła się kompromitującymi faktami, które dotyczą produkcji. Jest jedną z największych gwiazd sceny disco polo. Polacy mają możliwość słuchania jego utworów w rozgłośniach radiowych i na koncertach, które obecnie zostały zawieszone. Muzyk to także jedna z osób, która doczekała się filmu na podstawie swojej biografii. Premiera Zenka odbyła się 14 lutego, ale dziś jedna z gwiazd, która pracowała przy produkcji, postanowiła wyjawić kompromitujące fakty na temat filmu. Zenek Martyniuk w filmie Zenek. Gwiazda zdradza szczegóły. Zapytano mnie, czy przyjrzałabym się pomysłowi na film o Zenku Martyniuku. Zgodziłam się. Przeczytałam nawet książkę o Zenku i stwierdziłam, że jest to jakiś fenomen, który można spróbować pokazać na dużym ekranie. Od razu zapowiedziałam jednak, że scenariusza sama nie napiszę, zdradziła. Zenek Martyniuk zafascynował Ilonę Łebkowską, która już na samym początku zdradziła, że sama scenariusza nie napisze. W związku z tym zatrudnieni zostali Jan i Marta Chryniak. Małżeństwo miało odpowiadać w produkcji zarówno za scenariusz, jak i za reżyserię. Dalsza część testu pod galerią od początku była przekonana, że jest to zły pomysł. Prace nad filmem nadal trwały, znana scenarzysta podrzucała nowym scenarzystom swoje pomysły przez cały czas. Wiele z nich nie zostało wykorzystanych. Co zabawne, prezes Kurski myślał, że ja cały czas jestem w to zaangażowana. Napisał mi nawet, że był zdziwiony, że nie przychodziłam na przeglądy nagranych materiałów i projekcje wersji montażowych. Odpisałam mu, że nikt mnie o nich nie informował, dodała. Uwielbiany Zenek Martyniuk został zagrany przez dwóch aktorów. Jednym z problemów filmu Zenek jest dla Ilony Łebkowskiej obsadzenie dwóch różnych aktorów w głównej roli. Przecież można było postarzyć Kubę Zająca, który wypadł genialnie i on mógł grać przez cały film. Czemu tak się nie stało? Nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że ten film pęka w kilku miejscach i jest filmem dla nikogo, wyznała. Dodała, że film Zenek nie przypadł do gustu nawet fanom muzyka, ponieważ został niewłaściwie przygotowany. Z samego rana przekazała druzgocące informacje. Nie żyje pierwsza dama Polonii 2. Wszyscy fani twórczości Zenka są filmem rozczarowani. Z kolei miłośnicy kina obyczajowego, też nie wyjdą z seansu usatysfakcjonowani. No to dla kogo został zrobiony ten film? Pyta Łebkowska. Plejada.